takim prawdopodobnym scenariuszem przyszłości tu dla Pomorza, w ogóle dla edukacji, może być rozwój szkolny. To znaczy, jak gdyby widzę kierunek rozwoju i wzrostu znaczenia szkolnictwa jednak niepublicznego. To ta tendencja moim zdaniem coraz bardziej się tutaj wzrasta i widzę, że tutaj coraz większy jest udział tego szkolnictwa, ale to po prostu cały system po prostu generuje właśnie taką sytuację. Dla mnie ten system, który mówi o egzaminach zewnętrznych, który mówi o rankingach, który mówi cały system oceniania w szkole, który z góry zakłada, że są zwycięzcy i przegrani, kiedy mówi się. Także tutaj to jest jeden z elementów. Drugi element, który dostrzegam, to również to, co się wydarzyło w Warszawie, kiedy władze tamtego miasta stwierdziły, że ponad 10% rodziców wysyła dzieci do szkół niepublicznych. Także brak zaufania do szkolnictwa publicznego jest dla mnie właśnie takim kluczem i argumentem za tym, że będą się rozwijać i te szkoły niepubliczne. Proszę Państwa, 10 szkół, które znalazły się w rankingu najlepszych szkół warszawskich, to ponad 8 to są szkoły niepubliczne. Znowu nakręca to ten rynek i zmusza rodziców do poszukiwania, jeżeli mają tą ambicję, mają te możliwości, do poszukiwania właśnie szkoły dla swoich dzieci, takich, które dadzą im tą szansę. Z jednej strony, ale z drugiej strony, mówiąc o tutaj było o kapitale ludzkim, ale też myślę o tym elemencie związanym z kapitałem społecznym, który rozumiem tutaj również jako zaufanie do instytucji państwa, to rodzice z jednej strony wysyłają do szkół oczywiście, a z drugiej zaczynają wysyłać na te dodatkowe zajęcia, bo widzą, że szkoła jak gdyby nie spełnia tego warunku, nie spełnia tych oczekiwań. I oczywiście ta szkoła zapewni, że uczeń zda ten egzamin i dostanie się na studia, ale nie daje tego, co w życiu może się naprawdę przydać temu człowiekowi. Stąd te dodatkowe zajęcia, stąd angielski, sport, baseny, obozy językowe, artystyczne, nieartystyczne. To wszystko powoduje, że rodzice widzą w tym pewien sens, a nie dostrzegają, nie mają zaufania do tej szkoły, która gdyby nastawiona jest tylko i wyłącznie na te egzaminy. I trzeci element, który też by mógł być takim argumentem wskazującym, że taka będzie tendencja, że wzrost tego szkolnictwa niepublicznego będzie miał znaczenie albo będzie on odgrywał istotną rolę w kształceniu elit, to rozwój tej edukacji domowej. To znowu tu się ujawniło w momencie, kiedy rodzice zaczęli wysyłać, mieli prawo wysyłać dzieci do szkół tych sześciolatków, no i stworzył się cały ruch rodzicielski, który pokazał, że rodzice nie mają zaufania do szkoły jeszcze, że to jeszcze nie ten moment, że szkoła nie jest przygotowana. Być może to jest właśnie brak tego poczucia bezpieczeństwa w tych szkołach. Także tu jest ten element i wzrost tej edukacji domowej i to też by przemawiało za tym, co pan profesor Szkudlarek powiedział. Ten trzeci scenariusz, który twierdzi, że jest najtrudniejszy albo niemożliwy, właśnie nie wiem, czy bardziej niemożliwy, czy trudny, to wydaje mi się, że on jest właśnie takim scenariuszem, który może się sprawdzić. To znaczy pozaformalne wykształcenie będzie decydowało na rynku i to, w jaki sposób my indywidualnie będziemy tutaj tworzyć sobie ten portfel kompetencji, żeby potem móc zafunkcjonować. Także pytanie typu elitarne czy nie, ja nie widzę w tym takiego dylematu. Ja bym powiedział i tak powinno być. To znaczy powinna być elita, która będzie prowadzić to społeczeństwo, powinna być właśnie grupa, która... Może na odpowiednich poziomach po prostu, powszechność. Ja chciałbym mieć poziomie, szkoły, w których kształci się elity, które będą świadome tej odpowiedzialności za ten kraj, które będą świadome tej takiej świadomości, że modernizacja jest właśnie w ich rękach tego kraju. No, określony system wartości, żeby tam zaczęły funkcjonować. To jest dla mnie istotne właśnie w tym momencie i być może te szkoły niepubliczne, na których będą właśnie społeczeństwo stać, to rozwarstwienie z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie ta elita, która będzie odpowiedzialna za tą pozostałą. I tutaj ja widzę, to w takim kierunku będzie się to rozwijało. W Polsce nigdy nie było specjalnego problemu z kształceniem elit. Jeżeli nam się kiepsko wiedzie, to nie ze względu na to, jak wygląda kształcenie elit, bo elity sobie zawsze radzą. W każdym systemie społecznym elity sobie radzą. Jeżeli szkoły są kiepskie, to dzieci uczą się w domach. Jeżeli kiepsko sobie radzą, jeżeli nie ma na to czasu w domu, to się wysyła dzieci na studia za granicę. Wcale nie trzeba tworzyć elitarnego szkolnictwa u siebie.
Jest cała masa przykładów ze współczesnego świata, gdzie właśnie elity kształcą się gdzie indziej i potem wracają, bo im się funduje po prostu. Znaczy, krótko mówiąc, znacznie sensownie, gdybyśmy naprawdę myśleli o kształceniu elit, byłoby zamiast na siłę tworzyć właśnie system elitarnego szkolnictwa wyższego u nas, po prostu fundować stypendia, wysyłać ludzi na dobre uniwersytety, stypendia, które im fundują to wykształcenie pod warunkiem, że ludzie potem wracają, podejmują pracę w Polsce. I to byłoby tańsze i podejrzewam, że bardziej efektywne. Jeżeli, czyli krótko mówiąc, chodzi mi o to, że problem kształcenia elit można rozwiązać naprawdę prosto i łatwo. I on tak naprawdę nie wymaga jakichś wybitnych ekwilibrystyk politycznych, żebyśmy sobie wyobrazili, co tu zrobić, żeby elity dobrze były kształcone. Jeszcze raz powtarzam, elity sobie radzą. Gdybyśmy sobie chcieli zrobić pewien eksperyment myślowy, to wyobraźmy sobie, co by było, gdyby wszystkie szkoły w Polsce były niepubliczne. Otóż nic. To nie kwestia tego, czy to są publiczne, czy niepubliczne, tak? Nie kwestia w formie własności, kwestia w tym, na ile to jest segregacyjne. Chciałem, tak jak wszyscy coś tam myślą, to pomyśleć o jednym słowie pana profesora Szkudlarka, który powiedział, że w Polsce nic by się nie stało, gdyby cała oświata była niepubliczna, czyli prywatna, bo to co to znaczy niepubliczna? To w ogóle jakaś taka nowomowa nieprzystająca do rzeczywistości. Otóż panie profesorze, straszna rzecz by się stała. Państwo polskie nie odda oświaty w całości w ręce prywatne. To jest niemożliwe.